Kluczowe pojęcie ocenianie, choć chciałabym rozwinąć to pojęcie do 5 określeń. Dyscyplinarny, syntetyzujący, twórczy, respektujący i etyczny. Być może komuś z Państwa przypomnie się 5 umysłów przyszłości Howarda Gardnera. To jest postać, która zainspirowała nas, naszą szkołę, do działań, które teraz realizujemy i o których możemy powiedzieć, dopłynęliśmy do portu, które 5 lat temu wyznaczyliśmy sobie. Bo 5 lat temu Howard zadał pytanie, co chcielibyście, co chciałabyś osiągnąć za 5 lat? Czym się chcesz zająć przez najbliższe 5 lat? Wówczas odpowiedziałam ocenianiem. Czułam bowiem, że to jest ten obszar w mojej pracy dydaktycznej, który najbardziej leży mi na sercu, bo łączy się z komunikacją, łączy się z przekazywaniem informacji i często w naszym doświadczeniu z wartościowaniem, ale niestety z tym wartościowaniem, które bywa ujemne. Dlatego też podjęliśmy próbę zniwelowania wszystkiego, co w polskiej edukacji nie jest doskonałe. Mamy wrażenie, że nam się to udało. Dlatego też będę dzisiaj mówiła o ocenianiu w dialogu. Dlaczego taka prezentacja i dlaczego klepsydra? Klepsydra to czas określony, który mamy. Wiemy, że jest to czas 3–6 lat, w przypadku mojej szkoły 6, bo jest to szkoła podstawowa. Jest to czas 45 minut, jest to czas 45 minut lub krótszy, 20, 30, w zależności od tego, ile dajemy sobie czasu na to, aby poprowadzić dziecko do celu. Nauka, każda lekcja staje się tą podróżą, na której bardzo mi zależy, aby nauczyciel wiedział, dokąd chce z uczniami dopłynąć. Bo samo pływanie jest przyjemne i doskonale czujemy się w morzu, w drodze, w podróży. Wiele rzeczy nowych możemy spotkać, ale sukces osiągamy wtedy, kiedy poczujemy, dopłynęliśmy. Dlatego też ta klepsydra. Moje koleżanki, kiedy zobaczyły tę prezentację, powiedziały, ależ to jest znak nieskończoności. Tak też może się kojarzyć. Jest to też kształt, po którym fruwa koliber. Więc też może się i tak kojarzyć. Ocenianie. Chciałabym, żeby ta definicja zapadła nam w pamięć. Konstruktywna krytyka kształtująca charakter. Na poprzednich inspiracjach rozwijałam ten temat. Myślę, że dla Państwa wszystkich jest czytelny, o jaką krytykę tak naprawdę chodzi. Bo dziecku nie zależy na tym, żebyśmy go zawsze tylko pochwalili. Zależy mu na tym, abyśmy go wsparli. I myśląc o 5 umysłach przyszłości, odpowiedziałabym, że tu wpisany jest umysł etyczny, czyli wyznaczeniu celu, po którym czujesz, że nie jest tylko moim celem. Celu, który wymaga ode mnie większego wysiłku, takiego, żebym naprawdę poczuł, jestem na Mount Everest. Konstruktywna krytyka zaistnieje tylko wtedy, kiedy wzbogacimy się w dialogu. To jest też to, o czym mówili wszyscy moi poprzednicy. Mówiła profesor Żytko o rozwijaniu komunikacji. W naszych warunkach ta komunikacja jest niebywale ważna. Aby w tym krótkim okresie 3 lub 6 lat nauczycielowi udało się wytworzyć więź z uczniami, którą określam jako przyjaźń ukierunkowaną na wspólny cel. To określenie zaczerpnięte jest od profesor Reginy Pawłowskiej, nie jest moje własne, ale jest niezwykle ważne, dlatego że mówi o relacjach, na jakich nam zależy. Jest to rodzaj uczucia, który łączy ludzi, oparte na najbardziej wartościowych wewnętrznych pobudkach. Dlatego też o takiej przyjaźni w tym dialogu bym chciała mówić. Ten dialog określa adresatów naszych działań, bo wbrew pozorom nie chodzi tutaj o ucznia tylko, chodzi o rodzica. Ponieważ rozpoczęliśmy to w pracy w szkole podstawowej, dostrzegliśmy, że rodzice przejmują coraz większą odpowiedzialność za naukę swoich dzieci. To rodzice chcą wiedzieć, czego dziecko się uczy, chcą pomagać temu dziecku. Zauważyliśmy, że zwalniają w ten sposób z odpowiedzialności swoje własne dzieci. Zdecydowaliśmy się, że zależy nam na tym, abyśmy to właśnie wzmocnili, żeby samemu dziecku dać poczucie sukcesu właśnie w szkole bez pomocy rodzica. Ten dialog to dialog między nauczycielami. Co się stało? Nauczyciele pierwszego etapu są bardzo dobrymi koleżankami nauczycieli drugiego etapu edukacyjnego. I tak na dobrą sprawę ani my, ja akurat uczę języka polskiego w klasach na drugim etapie edukacyjnym, a mówię do Państwa, którzy uczycie na pierwszym etapie edukacyjnym. Ze mną są dwie nauczycielki z mojej szkoły, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, więc przy okazji korygują, czy aby wszystko jest tutaj prawdą. Co zaistniało? One podkreślają, że najistotniejszy jest ten dialog, ponieważ nasz dialog pogłębia naszą wiedzę stricte merytoryczną. Skoncentrowanym na meritum sprawy, na poprawności językowej, komunikacie, jakie wysyłamy do dziecka, przygotowaniu się nauczyciela do lekcji i przekazaniu poprawnym językowo-komunikatem tych najistotniejszych treści. Pozostawieniu dzięki temu dziecku tej przestrzeni sobie też, w której możemy rozwijać kreatywność. To drugi z umysłów przyszłości, który jest niezwykle ważny, abyśmy mogli w tym dzisiejszym świecie sami znajdywać różne rozwiązania, ponieważ postęp następuje tak szybko, że prawdopodobnie wszystkich rozwiązań już przeżytych nie będziemy w stanie zastosować w najbliższej przyszłości. Stąd niezbędne jest kreatywne podejście do każdego tematu. Trzecim umysłem niezwykle istotnym jest, ja tak od tyłu praktycznie te umysły tu z Państwa analizuję, jest umysł respektujący różnice, wszelkie różnice, jakie są w tempie pracy, w stylu pracy, w sposobie uczenia się, różnice w komunikowaniu, wszelkie jakie są różnice. Umiejętność zaakceptowania tych różnic i dostrzeżenia w nich wartości. Kolejny umysł, który nasze ocenianie wzmacnia i kształtuje, to umysł dyscyplinarny, dyscyplinujący. Na ten należy spojrzeć w dwóch kategoriach. Jako umysł skoncentrowany na nauce, jako na dyscyplinie naukowej, bo przecież chcemy przygotować ucznia właśnie do określonych dyscyplin, aby kiedyś na następnych etapach edukacyjnych z nimi umiał sobie poradzić. I dyscypliny wewnętrznej także, czyli tej świadomości, w jaki sposób ja mogę swoje cele osiągnąć. I jeszcze jeden bardzo ważny, syntetyzujący. W dobie olbrzymiego dostępu do informacji najistotniejsza jest synteza. Dzięki takim inspiracjom mamy tę syntezę. Przecież internet mamy wszyscy, a przyjeżdżamy tu po to, żeby skorzystać z syntezy, której dokonały nasze koleżanki. I dokładnie taki sam cel staje przed nauczycielem i staje przed uczniem. Cel. Taki właśnie cel staje przed nami. Nauczyciel przygotowuje się do lekcji. Jedno musi wiedzieć, czego dziś nauczę. Z mojego doświadczenia wynika, że niejednokrotnie tak naprawdę nie wiemy. Pytając o to, czego, chodzi o umiejętność. Czego dziś nauczy się mój uczeń ze mną, czego też ja się nauczę. Te cele wydobywamy jednak, może to słowo tu niepotrzebne, z podstawy programowej, bo jest to dokument kluczowy w tworzeniu szkieletu naszej edukacji. Dobrze, jeżeli umiemy go czytać, patrząc nie tylko na ten etap edukacyjny, w którym pracujemy. Odkrywamy niezwykłe rzeczy, patrząc, porównując albo odczytując dane wymaganie w perspektywie kolejnego etapu edukacyjnego. Przed Państwem na slajdzie jedna edukacja, edukacja polonistyczna jako przykład. Na pierwszym etapie edukacyjnym mamy 4 cele główne w edukacji polonistycznej. Korzystanie z informacji, analiza, interpretacja tekstu, tworzenie wypowiedzi i wypowiadanie się w małych formach teatralnych. Już na drugim etapie edukacyjnym nie mamy wyodrębnionego celu ogólnego wypowiadania się w małych formach teatralnych. Chciałabym, aby to już w myślach nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wzbudziło pewną refleksję. Dlaczego ta forma wpisana jest w edukację polonistyczną, nie społeczną na przykład? W edukację polonistyczną, co daje teatr dziecku w zdobywaniu kompetencji językowych? W rezultacie tworzenia wypowiedzi, analizy interpretacji tekstu, korzystania z informacji. Na dzisiejsze spotkanie przyjrzymy się tylko jednemu wymaganiu. Cele szczegółowe. Tak je rozczytujemy z podstawy programowej. To są cytaty. Nowa podstawa jest już udostępniona na stronach ministerialnych do konsultacji. Wczoraj na nią spojrzałam. Dokładnie, idealnie wpisuje się w ten schemat odczytania, o którym dzisiaj mówię i nie mamy żadnego zagrożenia, że utrudni nam takie właśnie czytanie podstawy, aby zauważyć czasownik. Czasownik jako osnowę zdania, osnowę wymagania. Pierwsze, korzysta z informacji, czego będziemy chcieli nauczyć, rozwijając kompetencje korzystania z informacji. Przede wszystkim uważnego słuchania wypowiedzi, korzystania z przekazanych informacji, kodowania, dekodowania, rozumienia sensu kodowania, dekodowania i tak dalej. W dół patrząc, znajomości form użytkowych typu życzenie, zaproszenie, list, zawiadomienie w aspekcie korzystania z informacji, czyli jakie informacje wyczyta uczeń z zaproszenia, życzenia, listu i jak na nie zareaguje, bo ostatnie wymaganie, nie widać go tutaj, potrafi wykorzystywać te informacje. A te same formy wypowiedzi znajdują się też w kolejnym celu głównym do realizacji, a mianowicie tworzeniu wypowiedzi. Uczeń też tworzy, ale zanim będzie tworzył, musi poznać. I ja to parafrazuję w ten sposób, że jeżeli pomyślimy o czymś smacznym, zjadłam ciastko, to jest ten pierwszy cel, poczułam jego smak. Drugi, analiza i interpretacja, zaczynam się zastanawiać, jak zostało zrobione, z jakich składników, co stworzyło ten nieodzowny smak, nietypowy smak. Kolejny obszar, tworzenie, zatem teraz sam zrobię takie ciastko. I w ten sposób rozwijalibyśmy kompetencje ucznia, kierując się celami głównymi. Cele szczegółowe na drugim etapie edukacyjnym. Nauczyciel, kompetencja tylko słuchania. Pierwszy etap edukacyjny, uważnie słucham wypowiedzi. Proszę spojrzeć, jak to jedno wymaganie zostało przedstawione na drugim etapie edukacyjnym. Co to znaczy, że uczeń uważnie słucha wypowiedzi? To znaczy, że umie powiedzieć, o czym jest tekst, że umie powiedzieć, kto do kogo mówi, że umie dostrzec, że jeden tekst jest informacyjny, drugi literacki, a trzeci reklamowy, umie odróżnić informacje ważne od tych drugorzędnych, wyciągnąć wnioski z przesłanek zawartych w tym tekście, rozpoznać prawdę, fałsz i nie chodzi tu o zadania krótkiej odpowiedzi, prawda, fałsz, dostrzegać relacje między konstrukcją tej wypowiedzi i tak dalej, kompozycyjne relacje i w rezultacie wszelkie, łącznie z akapitem. Skróciłam na szybko. Jeśli nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej spojrzy w tym kierunku, to wie, gdzie ten port w jego klasie powinien być, że przed uczniem jeszcze dalsza droga, do której on już przysposabia. I kluczowym pojęciem, może ten termin nie jest najlepszy, ale dziś często posługujemy się instrukcja, proszę Państwa, tu proszę instrukcję. Bez tej instrukcji jakby już zaczynamy mieć trudność, stąd może to pojęcie instrukcja, ale instrukcja sukcesu. Czym się stała w naszej szkole? Pomysłem na to, jak nauczę tego jednego celu. Spróbujcie skupić swoją uwagę i pomyśleć. Dziś na lekcji chciałabym nauczyć ucznia uważnego słuchania wypowiedzi. Jak nauczę go uważnego słuchania wypowiedzi? Jaką aktywność zaproponuję, aby w rezultacie umiał słuchać uważnie? To jest nauczycielski plan. Plan, który wynika z celu szczegółowego podstawy programowej i oparty jest na treści, którą nauczyciel wydobywa z doświadczenia dziecka. Ten plan przygotowania się do pracy bazuje na emocjach dziecka, na tym, czym wczoraj żył, czego dzisiaj doświadcza, co dla niego jest ważne. Uważnie słucham wypowiedzi. Taki cel stawia sobie nauczyciel. Jak zakomunikuje to dziecku? Jak myślisz? Jak nauczyć się wszystkiego bez otwierania książki? Jeżeli ktoś lubi pojęcie tematu, toż wystarczy przecież tylko sza. I instrukcja. Nauczyciel, przygotowując się do tej lekcji, tworzy instrukcję sukcesu, czyli 4 działania, może być 5, ale nie więcej, ponieważ to połączyliśmy z systemem oceniania 6-stopniowym w naszym kraju. 4-5 kroków, więcej i tak nie zrealizujemy, mija się to z celem. Jak nauczę uważnego słuchania? Pomyślałam sobie, że zaproponuję dzieciom, aby najpierw usłyszeli najcichsze odgłosy i dźwięki. Żeby usłyszeli dźwięk swojego serca, żeby usłyszeli oddech sąsiada, kolegi, koleżanki. Następnie żeby nazwali lub narysowali, bo w zależności od tego, przy której klasie jesteśmy, zresztą dziecko może wybrać sobie formę aktywności, obrazy powstałe w jego wyobraźni podczas słuchania tekstu. Później opiszę postawę ciała, mimikę osoby słuchającej aktywnie, bo wcale nie jest to postawa nie ruszaj się. Odpowiem na pytania do tekstu. Całe przygotowanie się nauczyciela przedstawia ten zapis. Ad 1, ad 2, ad 2 nawet nie ma, ad 3, ad 4. To są po prostu krótkie notatki, które sobie zapisujemy albo i nie, bo czasami nie potrzeba ich zapisać. I wiem, że pierwsze działanie, usłyszę najcichsze odgłosy i dźwięki, przeprowadzę przy wykorzystaniu książki Katie Miata, Mów śmiało, sztuka prezentacji, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Być może w 2007 roku, tak mi się wydaje. Ćwiczenia na koncentrację. Drugie, nazwę lub narysuję powstały w wyobraźni obraz podczas słuchania, przeczytam lub wykorzystam jakieś nagranie. Ad 3, czyli opiszę postawę ciała i mimikę osoby słuchającej aktywnie. Na przykład nauczyciel podzieli klasę na 2 grupy. Jedna grupa, zamiennie później pracująca, to będą aktywni słuchacze, a druga bacznie obserwatorzy. Zadaniem uczniów będzie słuchanie tekstu jednej grupy, a druga obserwacji, jak reaguje ciało człowieka, który autentycznie wsłuchał się w tekst. I na koniec zrobię quiz, wykorzystując aplikacje dostępne teraz powszechnie, do tego, aby sprawdzić, czy udało mi się wzbogacić swoją wiedzę przy wykorzystaniu jedynie słuchu. Oczywiście zakładam sobie, nie zawsze, Pracę domową, która może być pracą domową dla wszystkich. Na przykład wysłuchania słuchowiska radiowego w Polskim Radio. Jaką informację otrzymuje uczeń? Te instrukcje sukcesu piszemy komputerowo, drukujemy, tniemy i wklejamy do zeszytów. Dlaczego? Bo one mają jeszcze bardzo ważną rzecz. Pełnią funkcję komunikatora. Zaraz Państwu powiem, do kogo są adresowane. W tym momencie w zeszycie ucznia na przykład pojawia się taka informacja. Świetnie poradziłeś sobie z nazywaniem obrazów powstałej swojej wyobraźni. Świetnie opisałeś postawę ciała, mimikę osoby słuchającej. Świetnie poradziłeś sobie z odpowiadaniem na pytania do tekstu. Popracować będzie trzeba jeszcze nad koncentracją, czyli sztuką takiego wsłuchania się w otoczenie, aby usłyszeć najlepsze dźwięki. Zrezygnowaliśmy z minusów, bo zauważyliśmy, że nie są potrzebne. Stawiamy na motywację pozytywną, wskazując tylko plusy, czyli do którego portu, co dziś na tej lekcji udało Ci się zrobić. To jest notatka w zeszycie ucznia. I pod lub inaczej w kółeczko zaznaczona tylko ta jedynka na przykład, informacja, co jest Twoją pracą domową. W ten sposób indywidualizujemy prace domowe. Każde dziecko może mieć inną pracę domową. Nauczyciel, tworząc pomysł na lekcję w postaci tych 4 punktów, zakłada, jaka może być też praca domowa, z którą poradzi sobie w domu, ponieważ ta lekcja właśnie w ten sposób przebiegała. W rezultacie w notatniku nauczyciela, który jest notatnikiem na 3 lata. Mój notatnik, który jest do edukacji polonistycznej 510 godzin, ma 12 stron na 3 lata. Tylko tych właśnie celów, które chcę. Nie mam innych planów pracy, dodatkowych, nie wiem, zapełnionych niepotrzebną treścią, których tak naprawdę nie realizuję. Nie ma takiej potrzeby. Mam wyznaczone cele na każdą edukację. Jedynie czym się różni mój notatnik, to tym, że z boku mam rubrykę, w której zapisuję sobie datę, kiedy realizowałam ten cel. I dzięki temu też widzę, ile razy go realizowałam, bo nie jeden będę realizowała wielokrotnie, jeżeli uczniowie go nie opanowali. Inny przykład, to tak ku tej muzyce. Powstał pomysł, co słychać w wyrazie. I czego chciałam nauczyć? Rozumienia pojęć. Taki jest cel. Rozumiem pojęcia. Litera, głoska, sylaba. Być może tutaj myślelibyśmy rozróżniam, ale celem nie było rozróżnianie, ale rozumienie tych pojęć. Jakie cele postawiliśmy przed uczniami? Wymieniam głoski w wyrazie. Zapisuję głoski za pomocą litery. Wypowiadam sylaby. Zapisuję wyrazy z podziałem na sylabę. W tym temacie są także takie cele, jak poprawnie artykułuję głoski. Inna byłaby instrukcja. Chyba najpiękniejsze, co dzieje się przy nas, to rozmowa z nauczycielem. Tutaj akurat pojawił się potykacz, bo na korytarzu szkolnym mamy coś takiego jak potykacz i uczniowie zapisują lub nauczyciel, to kto pierwszy, ten lepszy, pytanie, z którym dziś się zmierzyli uczniowie. I właśnie takie pytanie, co słychać w wyrazie, odpowiedź zna klasa 1 i tam możemy tej odpowiedzi poszukać. Uczniowie w ten sposób jak gdyby podsumowują, ale też zdradzają informacje innym nauczycielom, bo ten potykacz ma głównie cel poinformować innych nauczycieli, czego uczyły się inne klasy. Żebyśmy w tym środowisku szkolnym korytarza, kiedy właściwie wszyscy wychodzą, dostrzegli, co było przedmiotem odkrycia u innych. Inny przykład. Prosta sprawa. Zasady ortograficzne w klasie 2. To akurat. Nauczyciel przygotowuje się w ten sposób. Wysyła do mnie, akurat było to bardzo już późno, mówi spójrz, czy ta moja instrukcja jest dobra. I to jest ta instrukcja na dole. Nazwałam ją typowa. Jak myśli nauczyciel? Mam nauczyć pisowni u zwykłe, u otwarte w wyrazach. Chciałam tego nauczyć. Cel: dbam o poprawność ortograficzną. Jak planuję lekcje? Zapisuję tak. Czytam zasady pisania U i przykłady zastosowania zasad, czyli wyraz z U. Wykonuję rysunek pomagający zapamiętać zasady pisowni z U w wyrazach. Zapisuję kilka wyrazów z U, stosując poznane zasady, wyjaśniam ich pisownię. Sprawdzam poprawność zapisu w słowniku ortograficznym. Dbam o poprawność ortograficzną wyrazów z U, poprawnie zapisując dyktowany przez nauczyciela tekst. Pomyślałam ja sobie i szybko odpisuję nie tak, bo to akurat na Skype'ie żeśmy z koleżanką rozmawiały. I mówię: Moniko, może tak, może tak. Formułuję zasadę pisowni U na początku wyrazów na podstawie obserwacji wyrazów w słowniku. Jeżeli damy dziecku słowniki języka polskiego do ręki i powiemy: proszę znaleźć wyraz z na U, co zobaczy? Że mnóstwo wyrazów jest na U zwykłe. Jaka zatem obowiązuje, czy może obowiązywać zasada? Że wyrazy na U piszemy U otwarte, bo jest ich tak dużo. To poszukajmy, czy aby nie na U z kreską, co zobaczy, że jest ich tak mało. Zatem mamy zasadę. Ja nie muszę tej zasady uczniowi podawać. Ta obserwacja sprawi, że on ją zapamięta. On przed oczami tę ilość stron wyrazów w słowniku już będzie miał, ale nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wie też, po co to robi, bo na drugim etapie chcemy, żeby uczeń sprawnie posługiwał się słownikami, a niestety w życiu szkolnym dzieje się to zbyt często. Już mamy wykorzystaną dzięki temu także spełniony ten warunek. Następnie w inny sposób formułuje zasadę pisowni U na końcu wyrazu, uzupełniając zdania. I tak naprawdę chodzi tutaj o miejscownik. W miasteczku, na rynku, na polu. Wtedy piszemy. Nie posługuje się pojęciem miejscownika, ale może zauważyć zasadę, że przy określeniu chociażby miejsca w rzeczowniku mamy U zwykłe, otwarte na końcu. Później tworzę wyrazy zakończone na unek, ura, uś i tak dalej, czyli świetnie się bawię, tworząc wyrazy. Dalej tworzę zdania z wyrazami zaczynającymi się na U. Wszystkie wyrazy zaczynają się na U. Typu: umiejętnie używaj umysłu, uwielbiam uściski i tak dalej. Zabawa, idziemy w kierunku zabawy, bawimy się świetnie, pamiętamy, że zaczynają się wszystkie wyrazy na U zwykłe. I dopiero teraz uzasadniam pisownię podanych wyrazów. Nauczyciel bawi się, wykorzystując dostępne aplikacje, prezentuje wyrazy, a uczeń stosuje, która z tych zasad została zastosowana w tej poprawnej pisowni. Pokazuje, w jaki sposób bardzo szybko można mieć pomysł na lekcję, w której nie tracimy celu, który chcemy osiągnąć. I ta instrukcja sukcesu jest tutaj dla nas kluczowa, bo jak się nauczę czegoś, dla kogo jest skierowana, to nasi adresaci. Czym staje się dla ucznia w zeszycie? Ma uczeń od razu określone wymagania, jakie nauczyciel stawia wobec danego celu. Wie, ile zadań jest do zrobienia w tym określonym czasie. Ma świadomość etapów w zdobywaniu umiejętności. Muszę przejść po pewnej drodze. Ma od razu rezultat swojej pracy, bo wie, czy zrobił to dobrze, czy akurat dziś nie poradził sobie, w związku z tym popracuje nad tym jeszcze. Bo to nie chodzi o to, że ta podkreślona umiejętność musi być pracą domową. To jest też informacja w zeszycie nauczyciela, w zeszycie ucznia, informacja dla nauczyciela, że na tę umiejętność spojrzę przy tym dziecku jeszcze raz. I w rezultacie także informacja pracy domowej. Czym jest dla nauczyciela instrukcja sukcesu? Zakodowaną informacją o kryteriach oceny. Jeżeli będę chciała postawić stopień lub udzielić informacji słownej na temat tego, czy uczeń na przykład dba o poprawność ortograficzną w zakresie pisowni U, to mam określone kryteria oceny już w zeszycie dziecka podane. informacja o przebiegu lekcji, o rezultacie tej lekcji, bo nauczyciel też widzi, jaki efekt, dokonuje sobie podsumowania, o pracy domowej, jaką uczniom zadam, o realizacji wymagań, czyli tych, które przed nim stoją, wynikających z podstawy programowej i oczywiście o indywidualizacji. Dla samego dyrektora jest to nauczycielski plan pracy, jest to realizacja tego planu, bo nie potrzebuje żadnego innego dokumentu. Zeszyt ucznia jest świadectwem realizacji tego planu pracy. Informacji o wymaganiach autentycznej, bo jeżeli my na początku roku szkolnego podajemy rodzicom wymagania, przecież to jest śmieszne. Nigdy nie wierzę, że rozumieją wszystko, zapamiętali wszystko i rzeczywiście czują się poinformowani. Takie informowanie o wymaganiach, systematyczne, sukcesywne, z lekcji na lekcję, klaruje relacje między nami. Przekazana jest informacja od razu o efekcie. Rodzic, zaglądając do zeszytu dziecka, od razu widzi, jaki był efekt jego pracy, z czym poradził sobie konkretnie, a z czym ewentualnie nie. No i realizacją pracy domowej. Podstawy programowej, to też tak. I dla samego rodzica. Rodzic ma informację o przebiegu lekcji, jak ta lekcja przebiegała, o przygotowaniu nauczyciela, o wymaganiach, o kryteriach i o efekcie. Komentarze rodziców w naszej szkole są bardzo rzeczowe i bardzo miłe, że tyle uczymy. Nie zdawaliby sobie sprawy, bo przecież nie wiedzą, jeżeli niejednokrotnie w zeszycie dziecka może nie być notatki z danej aktywności, którą wyrażał. Więc rodzic nie wie, co tak naprawdę działo się na tej lekcji, ale dzięki tej instrukcji wie i widzi, że nie wszystko musiało być w zeszycie. I teraz szybciutko kilka przykładów. Tak wygląda to właśnie w zeszycie dziecka, kiedy zadaniem było: uczeń wypowiada się na temat wiersza. I też pojawiła się tutaj pułapka, bo przygotowywaliśmy się do konkursu w szkole recytatorskiego i uczniowie mieli dokonać wyboru wiersza, który będą chcieli recytować. W klasie drugiej to była lekcja. I nauczyciel myśli, a po prostu no, opowiedzą coś o tym wierszu, który ten wierszyk im się podoba. Mówimy, że nie mogą po prostu sobie opowiedzieć. Miej plan, jakich informacji chcesz, żeby dziecko użyło, mówiąc o wierszu. I na przykład w rezultacie wysłucham wiersza, nazwę temat, czyli o czym ten wiersz jest, nazwę nastrój wiersza, bo tak mi podpowiadał nauczyciel, że tego chce. I w rezultacie wypowiem się na temat wiersza. Ta krótka mapa mentalna, maleńka taka, uświadamia, jaki kierunek dziecko ma przyjąć. Powie czyj. Cóż mamy? Niespodzianka. Mój wiersz jest o kotkach, które się urodziły. 3 były czarne, 1 był biały. Biały miał imieniny, rodzina chciała mu zrobić niespodziankę i cała rodzina weszła do mąki i tak dalej. Nie mam dalszego ciągu. Inny przykład matematyki. Kiedy uczeń otrzymuje na lekcji ocenę, ale wie, z czego ona wyniknęła, ponieważ spełnił wszystkie zadania, wykonał te zadania. I próba notatki, bo uczeń samodzielnie odczytywał z treści zadania najważniejsze informacje, pytania, dane i szukane. Umieszczał te dane i szukane na rysunku lub na symbolicznym schemacie. Tu wykorzystał sobie taki schemat. W rezultacie układa działania, tak aby uzyskać odpowiedzi na pytanie, oblicza wynik tego działania i podaje odpowiedź na pytanie całym zdaniem. Kolejny przykład lekcji. Uczeń wskazuje głównych bohaterów w przeczytanym tekście. Wymienia ich, przedstawia ich, kim są, nazywa cechy, jacy są i omawia rolę bohatera w rozwoju akcji. Przykład dostosowania do sytuacji. Byliśmy w teatrze. Spółki zgarnęliśmy oczywiście gazety teatralne. I komiks w gazecie teatralnej. I praca na lekcji ukierunkowana na nadawanie tytułów kolejnym wydarzeniom w życiu Pinokia. To Pinokio 130 lat później, teraz, jaki jest, tak, o czym marzy. Gra oczywiście w gry komputerowe i odbija księżniczki, ląduje na Marsie, etc. Wykorzystujemy szkolną przestrzeń, to powiesiłam na Facebooku, bo niezwykłe w rezultacie działanie, podłoga szkolna i układ listu, znaczenia akapitów i tak dalej, rozmieszczenia tekstu w tekście marginesu, nagłówku, daty, przecinka między miejscowością a datą, podpisu, etc. Bawimy się we wszystkie formy możliwe i dostępne, do których nas inspirujecie. Być może nie znacie, bo to jest całkiem nowe. My mamy w szkole dopiero od tygodnia, dlatego też nie wszyscy jeszcze praktykę wdrożyli. Ozoboty. Dzieci nazywają to chodzące strugaczki, malutkie komputerki, które można zaprojektować. Ich działanie. I co? To jest lekcja polskiego, kiedy z książki, z legendy krótkiej, w legendzie krótkiej uczeń podpisuje, podkreśla najpierw czasowniki i rzeczowniki, ilustruje rozwój akcji na kartce. To było, lekcja miała 45 minut, zrealizowałam ją w całości, łącznie z tym, że ozoboty poszły, a uczeń zdążył opowiedzieć. Na tej kartce, ilustrując rozwój akcji, zapisuje sobie czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki, bo Zygmuntowski dzwon, wieża góruje nad inną. W naturalnej mowie nie posłużyłoby się dziecko tymi określeniami. I ozoboty ruszyły w ruch. Nie pomyślałam, żeby nagrać, jak dziecko opowiada, ale nagrałam z matematyki, króciuśka, sekunda chyba, jak ozobot rysuje, jakich przedmiotów dziecko użyło, aby narysować linie równoległe. Użyłam ekierki, odpowiada dziewczynka. Kolejne. Przykłady realizacji nie ma, ale plan pracy nauczyciela. Tak wygląda. To jest te, tak jak mówię, 10 stron przy tylu godzinach lekcji na 3 lata. Te, które zrealizowałam, zaznaczam, te, które i daty obok. Naprawdę nie wymaga to ode mnie żadnego oszustwa, żadnego manipulowania treściami. Służy mi 3 lata, widzę, czego jeszcze mam nauczyć, dysponuję treściami swobodnie, łączę je z tym, czym dziecko dziś żyje, nie muszę być uwięziona przy podręczniku, swobodnie dobieram treści, na których umiejętności danej nauczę. Życie w szkole dla uczniów staje się życiem, którym ono jest. Szkoła nie jest sztuczna i odpowiada zainteresowaniom dziecka. To na przykład, przykład tworzenia, to jest drugi etap edukacyjny. Dostrzegam jako polonistka problem z czytaniem u dzieci, ale też proszę zobaczyć, pół roku na razie minęło, jak 4. klasa przygotowuje się do tego, żeby w rezultacie stworzyć tekst czytany głośno, bo umiejętność czytania jest w 2 obszarach celów głównych. W jednym to jest czytanie i wykorzystanie informacji tam zawartych, a drugi to jest czytanie, czyli tworzenie wypowiedzi. Jakie umiejętności są mi potrzebne, abym rzeczywiście przeczytał dany tekst wspaniale? Przede wszystkim wyraźnie czytam, więc okazuje się, że poświęciłam na razie 2 lekcje na pracę nad wyrazistością tego, co czytamy. Później kolejne lekcje, chyba kolejne 2, przekazuję intencję tekstu, czyli chcę rozśmieszyć, chcę zainteresować, chcę jakąś tajemnicę komuś ujawnić, chcę być może tylko poinformować. Ważne, żeby dziecko wiedziało, z jaką intencją czyta tekst i poprawnym akcentem, jaką rolę w tekście czytanym, a później słuchanym odgrywa pauza i intonacja zdania, czyli cała melodia tekstu. To jest już, mój drogi, koniec. Moja droga, koniec. Jak to ewaluuję? Przed Państwem prezent. Koleżanki moje się chwaliły, wczoraj dodałam ten slajd. Na moim biurku niedawno skończyłam lat z pierwiastków lat w Ostojowie razy 17-latka. I dostałam instrukcję od moich nauczycieli. Otwórz kopertę, wyjmij wszystkie elementy, policz ile ich jest, zastanów się co oznacza ich liczba, ułóż je, odczytaj treść. Co się dzieje? Nawet to zapisanie w postaci pierwiastka. Pomocy szukaliśmy u nauczyciela drugiego etapu. No nie ja, ale wcześniej ten pomysł też żeśmy wykorzystali do czego innego. Jak zapisać ilość lat swojej koleżanki tak, żeby nie mówić wprost, ile ona tych lat ma. I powstaje instrukcja, którą ja wykonuję. I co się dzieje? Odkrywam, że moje koleżanki wykorzystały fragment mojej pracy ze słownikiem, bo stworzyliśmy dla uczniów świetną kartę pracy związaną z odkrywaniem znaczenia dosłownego i przenośnego słów. Wykorzystały ten element i zamiast życzeń napisanych od po prostu z własnego pomysłu podkreśliły fragment ze słownika języka polskiego. Jednym słowem, czyli mówiąc zwięźle, nie rozwlekając tematu, krótko mówiąc, najlepszego Państwu życzę. Dziękuję. Niemniej na drzwiach mojego domu wisiała jeszcze jedna instrukcja. Przejdź za, nie wiem co, za drzwi. Być może poszukaj torebki, obejrzyj zawartość, wejdź do domu, relaksuj duszę i ciało. Wszystkiego najlepszego. Co było? Balsam na duszę nauczyciela. Dziękuję.